Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W części poświęconej edytorowi sekwencji wideo chciałem teraz opowiedzieć troszeczkę o efekcie overdrop. Ten efekt jest bardzo prosty i można go uzyskać na dwa różne sposoby. Mam tutaj przygotowany nasz testowy obrazek z paskami gradientowymi, z którego za chwilkę wydobędziemy sobie kanał alfa i zwykły obrazek pochodzący z jakiegoś tam renderu architektonicznego. Na początek ustawię ten obrazek na samym dole, aby tutaj był jako nasza podstawa, która będzie naszym tłem, a z tego obrazka będzie trzeba zrobić teraz obrazek z alfą. Można to zrobić wykorzystując efekt glow. Dodaję pasek z efektem glow i teraz zaznaczam opcję only boost. W tym momencie dostaję obrazek z alfą. Oczywiście nie widać oryginalnego obrazka, ponieważ zastępowany on jest przez ten efekt glow. Oczywiście mogę także zmniejszyć jakość, mogę zmniejszyć ilość tego efektu glow, gdybym chciał. Ok, mogę go nawet tutaj zostawić na 10. Blur distance możemy zmienić na 0,5, aby był minimalny. No i parametrem threshold możemy określać, jak wiele chcemy z tego naszego efektu glow widzieć. Załóżmy, że chciałbym widzieć tyle. Oczywiście jasność tych pasków i ich przezroczystość również można zmieniać za pomocą efektu clamp. To jest wszystko omówione w innym tutorialu poświęconym tej funkcji glow właśnie. Myślę, że jednak teraz to pokazałem trochę czytelniej niż tam. Ok, mam zatem obrazek, w którym jest kanał alfa, złożony z tych dwóch pasków. Te dwa paski zgrupuję po to, aby one były jako jeden pasek traktowane przez Blendera. I teraz, jeżeli taki pasek ustawię sobie nad paskiem, który mam tutaj z tą architekturą, to oczywiście mój obrazek będzie go zastępował, ponieważ jest w nim teraz wybrany tryb Replace. I ten efekt overdrop można uzyskać już nawet z samego tego paska, zmieniając po prostu rodzaj tej funkcji blend. Jeżeli otworzę sobie to menu, mogę wybrać operację overdrop i w tym momencie mam obrazek z alfą wrzucony na obrazek, który znajduje się pod spodem. Oczywiście jest to jeden ze sposobów, wcale nie taki najtrudniejszy, ale jest także inna metoda. Nawet gdyby ten obrazek miał tutaj zaznaczony replace, to mogę zawsze powiedzieć, że chciałbym ten obrazek rzucić na ten. Czyli ten zaznaczam jako pierwszy, ten mój z kanałem alfa, a następnie ten, który jest pod spodem. A potem wciskam Shift A i wybieram z menu efektów efekt, który nazywa się Overdrop. Dostaję dokładnie ten sam efekt. Jednocześnie ten pasek, który tutaj mam, pojawia się tylko na obszarze wspólnym dla tych dwóch pasków, które ze sobą mają w ten sposób oddziaływać. Działa to podobnie troszeczkę do efektu cross, z tym, że tutaj żadnego cross nie ma, a jest jedynie sklejenie na podstawie kanału alfa. Tak więc to jest w zasadzie całość, która dotyczy tego efektu. Konfiguracja tego paska jest bardzo prosta, ponieważ on nie ma żadnej konfiguracji, ma tutaj tylko nazwy pasków źródłowych, z których został zrobiony. No i to jest wszystko, co na ten temat chciałbym powiedzieć. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.